Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Dzisiaj zaczynamy od wiadomości koszykarskich. Koszykarze AZS-u Koszalin doznali drugiej porażki z rzędu. Tym bardziej bolesnej, że doznanej we własnej hali w starciu derbowym z Czarnymi Słupsk. Prestiżowy mecz o prymat na Pomorzu Środkowym wygrali Słupszczanie 85-81. Obie ekipy miały przed tym meczem po 3 zwycięstwa. Faworytem wydawał się AZS. Akademicy przystąpili do pojedynku wzmocnieni nowym centrem, Serbem Aleksandarem Marelią. Początek meczu należał do gospodarzy. Osiągnęli nawet 8-punktową przewagę 20-12. Od tego momentu czarni zanotowali serię 15 punktów z rzędu. Akademicy starali się odrobić stratę, jednak po dwóch kwartach Słupszczanie prowadzili 46-41. W połowie trzeciej odsłony przewaga gości wzrosła do 11 punktów. Jeszcze w tej samej partii AZS odrobił całą stratę i czwarta kwarta rozpoczynała się przy remisie po 66. Choć początkowo prowadziła ekipa koszańska, to później inicjatywa była po stronie drużyny przyjezdnej. Na 2,5 minuty przed końcem czarni prowadzili 6 punktami 83-66. Gospodarze odrobili 4 punkty i mieli 18 sekund na zwycięski rzut lub doprowadzenie do dogrywki. Mimo dwóch prób AZS punktów nie zdobył, a Dominik Artis dorzucił jeszcze 2 oczka dla czarnych i to goście cieszyli się ze zwycięstwa 85-81. Taka wola walki, taka agresja, taka pasja i energia i w ataku, i w obronie. Naprawdę Koszalin ma, myślę, że bardzo dobry zespół. Bardzo dobry zespół. Doszedł jeszcze Marelia, także zmiana trenera. Widać, że emocje u nich poszły bardzo do góry. Ale my się przeciwstawiliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie jak zwykle, to derby rządzą się tym, że każdy walczy o milimetr parkietu. I dzisiaj tak było, dlatego nie chciałbym się dawać szczegóły, bo wygraliśmy tablicę, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Asyst trochę mniej niż w ostatnim meczu, ale jest progres, no i straty, te straty. Trochę nam pokrzyżowały, jak zwykle gramy dużo strat i z tego są łatwe punkty. I to widać chyba po statystykach, nie? Straty są naszą największą bolączką i nad tym pracujemy, ale dzisiaj naprawdę zagraliśmy zespołowo, dzieliliśmy się piłką i to przyniosło nam zwycięstwa, przy tym w obronie heroiczna walka. Jestem bardzo rozczarowany. Sporo czasu graliśmy dobre zawody. Niestety między 8 a 20 minutą rywale zdobyli aż 34 punkty. Popełniliśmy sporo błędów, słabo broniliśmy. Jeszcze to przeanalizujemy. W drugiej połowie zmieniliśmy obronę i wyglądało to lepiej. W końcówce meczu zabrakło nam szczęścia. W zespole gości 15 punktów zdobył Piotr Stelmach, a najskuteczniejszy w naszej drużynie Aleksander Marelnia zaliczył 27 punktów. Dziękuję kibicom, którzy nas wspierają. Mocno trenujemy i jestem pewien, że dobre wyniki jeszcze przyjdą. Damy z siebie wszystko, by wygrywać. AZS ma w dorobku 15 punktów i zajmuje 14 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się przed własną publicznością z Legią Warszawa. Blisko 150 zawodników wzięło udział w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Juniorów Karate Kyokushin. Podczas zawodów nie zabrakło sukcesów reprezentantów naszego regionu. Były to najważniejsze zawody w młodzieżowych kategoriach wiekowych. Organizatorzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Wszyscy tak mówią, że jest to niewątpliwie sukces organizacyjny. Bardzo im się tu podoba. Bardzo im się podoba obsługa elektroniczna zawodów. Te telebimy, to przyspiesza wszystko, niż papierowe pisanie nazwisk i walk. Wszyscy są zadowoleni z pobytu. Ja jako organizator cieszę się. I w tej chwili mogę powiedzieć, że mamy już 3 medale, ale nie chcę powiedzieć, jakie krążki, bo to się zmieni być może. Także jestem osobiście bardzo zadowolony z tego. To są jedyne mistrzostwa Polski w tych kategoriach wiekowych. Tutaj mamy przegląd przyszłości Kyokushin w Polsce, w Europie, no ale przede wszystkim w Polsce, bo tu jest 16-17 lat, 18-21. To w przyszłości za 2-3 lata będą już tacy seniorzy rasowi. I tutaj to wszystko wychodzi. Szkoleniowiec, kadry główny, Sichan Drewniak wie, na kogo zwrócić uwagę. Trenerzy klubowi widzą swoich zawodników, wiedzą, na kogo zwrócić uwagę. I to są jedyne takie zawody w Polsce, gdzie jest taki przegląd zawodników.
Do Koszalina zjechali się najlepsi zawodnicy w Polsce. Do krajowej czołówki zaliczają się także miejscowi reprezentanci. Dobry występ zanotowała zawodniczka koszańskiego klubu karate Kyokushin Katarzyna Regent. Wywalczyła srebrny medal w walkach i brązowy w układzie pokazowym kata. Srebro dla Koszalina zdobył w walkach Mateusz Jezierski. Dla mileńskiego klubu karate Kyokushin srebro wywalczyła Zuzanna Rychlewicz. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Kujszo. Sensei, mistrz, trener, prezes klubu koszańskiego, klubu karate Kyokushin. No, trzeba powiedzieć, że ten rok mieliście niezwykle pracowity, nie tylko pod względem sportowym, ale też i organizacyjnym. Dzień dobry Państwu. Tak, panie redaktorze, powiem szczerze, że każdy rok mamy pracowity, ale ten był bardzo pracowity ze względu na to, że długo przygotowywaliśmy się do tej imprezy, która odbyła się w sobotę, to znaczy do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców, bo jest to bardzo duże zamierzenie organizacyjne, bo to przyjeżdżają ekipy z całej Polski, ponad 150-160 zawodników, do tego szkoleniowcy, obserwatorzy, bo muszę powiedzieć, że w tym roku z Ministerstwa Sportu były obserwowane te mistrzostwa z racji takiej, że te dwie kategorie wiekowe, a szczególnie juniorzy, zostaną włączeni do rywalizacji młodzieżowej, za które będziemy otrzymywać punkty. Dotychczas tak nie było. Punkty, które potem się przełożą na pozyskiwanie środków finansowych do działalności merytorycznej. I to było pierwszy raz u nas, w ogóle w Polsce, że te zawody były organizowane, więc w taki sposób, który by zadowalał też, że tak powiem, ministerstwo, żebyśmy zdali ten egzamin i oni orzekli, że tak będzie już od tych mistrzostw, że będzie punktacja juniorów wliczana do rywalizacji. Ale mimo wszystko to trzeba powiedzieć, że tu przyjechała cała śmietanka, najlepsi zawodnicy w Polsce, nie tylko po to, żeby zbierać te punkty, ale przede wszystkim tutaj mierzyć się i zdobywać medale. Tak, ja mówię, tak, pan redaktor nie słyszał tego, ale oni chcą w Polsce, żebyśmy my w Koszalinie jak najczęściej organizowali takie zawody ogólnopolskie, bo im się to tu bardzo podoba. I mówią, że zawsze są fajne zawody, fajny pobyt, bo robimy też tym, co przyjadą tam na przykład ze Śląska, wycieczki nad morze, żeby sobie pojechali zobaczyć morze, jak już tak blisko są. No i wszyscy są wtedy zadowoleni i namawiają mnie ciągle, żebym coś organizował. A przyznam się szczerze, że wysiłek jest tak duży, że to nie da się tak cały czas. To trzeba zorganizować, potem odpocząć. Poza tym nękać co roku sponsorów to też tak nie bardzo, bo co za dużo to niezdrowo, że tak się powie. Ja byłem na tych mistrzostwach, trzeba powiedzieć, że to bardzo sprawnie wszystko funkcjonowało. Walka po walce, każdy wiedział zawodnik, kiedy będzie toczyć swoją następną walkę. No, trzeba powiedzieć, pod tym względem organizacyjnym, wszystko gdzieś tam monitory opisywały, pokazywały, także laik, który by przyszedł, kibic, od razu by wiedział, kto walczy, skąd i tak dalej. Tak, to jest duży postęp, że zastosowaliśmy te telebimy i obsługę elektroniczną. Tak jak pan redaktor powiedział, zawodnik wie, którą ma walkę, kiedy walczy, z kim walczy, z jakiego klubu jest przeciwnik, bo to wszystko na monitorze jest napisane. Mało tego, jest punktacja, który zawodnik prowadzi, co zdobył i czy ma upomnienie, czy ma punkty dodatnie, czy ujemne. To wszystko widać na monitorze i to gdzieś nie zginie sędzia, który siedzi na krześle, sędzia boczny, czy sędzia maty, czy sędzia główny. Natychmiast widzi, co się dzieje i może podejmować właściwe decyzje. Dalej, dzieje się to o wiele szybciej, bo przy papierowym prowadzeniu zawodu, gdzie masz wydrukowane drabinki i tak dalej, to trzeba spojrzeć, przeczytać, zapisać potem, kto wygrał i to czas. A tu wszystko elektronicznie, błyskawicznie idzie i dzięki temu te zawody przy tak dużej ilości zawodników trwały od godziny 10 do 17. Kiedyś to było nie do pomyślenia przy tym papierowej obsłudze, ale niemniej jednak tu w naszym zachodniopomorskim Związku Karate, którego jestem prezesem, szczeciński klub prowadzony przez senseja Ambroziaka zakupił taki system i teraz mamy go tutaj w zachodniopomorskiej do dyspozycji naszych wszystkich klubów ze związku, a do tego, żeby no on się spłacił, bo nie ukrywam, był drogi, bo to i telewizory, i monitory, to wszystko trzeba kupić, laptopy.
No już tutaj z Polski, jak przyjechały niektóre ekipy, które w najbliższym czasie będą organizowały takie Mistrzostwa Polski czy Puchar Polski, chcą od nas to wypożyczyć. No i będziemy wypożyczać. Także będzie się w jakiś sposób zwracało. Będzie się zwracało, mam nadzieję. Patrząc na rezultaty sportowe, zawodnicy walczą też o ewentualnie w przyszłości nominacje olimpijskie. Tak, szczególnie ta kategoria wiekowa junior, 16-17 lat, no bo musimy patrzeć na to realnie, że żeby przygotować się do tak wielkich wyzwań jak olimpiada, to są potrzebne już lata typowo specjalistycznego treningu, a nie takiego półzawodowego, jak gdyby półzawodowiec, półamator, bo to się nie da. Świat trenuje na pełnych obrotach, szczególnie Grecy i Włosi, bo na wzór kiedyśniejszych naszych lat ci zawodnicy są zatrudniani jako policjanci na etatach jako wojskowi. I oni, jedynym ich pracą to jest trenowanie karate. Natomiast my po wejściu karate na olimpiadę musimy trenować według tych przepisów, które będą na olimpiadzie. A one są bardziej, jakby panu redaktorowi powiedzieć, bardziej delikatne. O tak. Tam do knockdownów nie dochodzi. Tam to jest tak, jak kiedyś może pan redaktor oglądał light, u nas taki light contact. Taka to jest odmiana na olimpiadzie. I pod tym kątem ci najlepsi zawodnicy wyselekcjonowani właśnie na takich mistrzostwach juniorów będą pod tym kątem trenować. Tylko pod kątem przepisów olimpijskich, bo one są inne, lżejsze, że tak powiem, bardziej lekkie. Ten kontakt jest bardzo kontrolowany taki. Nie ma tam knockdownów, knockoutów, to się nie zdarza i nie może zdarzyć, bo zawodnik jest natychmiast dyskwalifikowany. Podczas koszańskich zawodów widać było takie, można powiedzieć, dwie trochę inne odmiany karate, można tak to określić, bo to nie są odmiany. Na jednej macie walczyli zawodnicy w ochraniaczach, na drugiej nie. Z czego to wynikało? Powiem tak, w ochraniaczach i w kaskach na głowie walczyli juniorzy. A bez już młodzieżowcy to jest 18-21 lat. Chodzi o bezpieczeństwo. Młody człowiek nie posiada, ten najmłodszy nie posiada tak dobrego jeszcze i mocnego gorsetu mięśniowego, tak bym to nazwał, i nie jest tak odporny na uderzenia jak już starsi, bo starsi są już bardziej umięśnieni, te mięśnie są bardziej wypracowane, twardsze, umieją amortyzować ciosy, prawda? Natomiast juniorzy, no to jest taki narybek młody, oni umieją uderzać, tylko nie zawsze umieją te ciosy sparować i zniwelować siłę tego i energii kinetycznej kopnięcia, którą obrywają. Stąd te, my nazywamy to hogo, czyli ochraniacze na korpus, no kaski, no i ochraniacze na pięści i na goleń stopę. No widać ciosy przy tej drugiej, pierwszej młodzieżowców w odmianie karate widać było i technikę, i technika zadawania ciosów, blokowania ciosów, no to troszeczkę różniło się to, ale z drugiej strony przy juniorach to tak trochę wesoło i chaotycznie wyglądało. No tak, bo musimy też tutaj bardzo pod uwagę wziąć rozwój psychiczny człowieka. No 18 to już dowód dostają, no więc świadczy to o pewnej dojrzałości i psychicznej, i fizycznej, prawda? To się inaczej podchodzi do treningu. Bardziej oszczędniejsza jest ten wysiłek. Nie ma tej, jak ja nazywam, u juniorów, jak wpadną na matę, to jest trochę tej radosnej twórczości takiej, że oni by chcieli pokazać wszystko, co potrafią, i stąd bierze się ten chaos czasami, nie? Natomiast u starszych, młodzieżowców czy seniorów już, to jest już takie zamierzone, to jest przemyślane, wszystkie akcje są, tam nie ma miejsca na takie jakieś szaleństwa, bo to kosztuje też siły, które są potrzebne na całą walkę. Trzeba powiedzieć też o jednej rzeczy. Karate jest dosyć takim bardzo mocno energetyczną dyscypliną sportu. Widać było, że zawodnicy fizycznie muszą wytrzymać walkę, a to wcale nie jest łatwe. Tam naprawdę jest bardzo dużo uderzeń się zadaje, czy rękami, czy nogami. Także widać było, że tej siły często brakowało. Panie redaktorze, zawodnicy, jak przygotowujemy ich do startu w zawodach, są przygotowani, bo walka, powiedzmy, ta zasadnicza trwa 2 minuty. W półfinałach i finałach 3 minuty. Ale my przygotowujemy zawodników, tak jak pan redaktor widział, że jest walka, a potem chwila przerwy, sędziowie mówią, że remis i trzeba znowu 2 minuty walczyć. A był taki wypadek na tych mistrzostwach, że walczyli
dwie dogrywki, czyli dwie minuty i znowu dwie minuty. I my przygotowujemy do tego zawodników na treningach, ale trzeba wziąć pod uwagę ich stres taki psychiczny, obciążenie na zawodach jest zupełnie inne. I te siły traci się zdecydowanie szybciej. Zdecydowanie szybciej. Do tego dochodzi też uderzenia przeciwnika, którą tą energię trzeba też zniwelować. To też pochłania siły zawodnika. I w zależności od tego, jak jest ta wymiana ciosów, jak ta walka przebiega, czasami się zdarza tak, że zawodnicy jak gdyby zbyt szybko roztrwonią te siły na początku walki przez półtorej minuty i potem pół minuty już niektórzy, no jak my mówimy, no tlenu im brakuje, prawda, bo oddychają tak szybko. Niemniej jednak z czasem wszyscy zawodnicy, jak są coraz starsi, oni rozkładają siły idealnie na całą walkę, zachowują jeszcze na dogrywkę i im są starsi, a trzeba powiedzieć, że najlepszy wiek osiągają karatecy w wieku 30-33 lat, bo to jest doświadczenie, umiejętności, no, wykształcenie w sobie takich cech, że wtedy przychodzą sukcesy na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, to wtedy już tego nie ma, czegoś takiego. Już nikt nie, tlenu nie brakuje, bo oni wiedzą, co robią dokładnie. Naprawdę jest to żmudna praca. No, no nie na darmo karate się nazywa sztuką walki, bo to naprawdę trzeba sztuki, żeby to wszystko przewidzieć, poukładać sobie i nie na hura. Natomiast ta młodzież jeszcze, no to oni tak czasami emocjonalnie rzucają się na początku do walki i potem tych sił brakuje. Trzeba powiedzieć, że klub Koszański w ostatnim roku tych sukcesów zanotował kilka. Teraz podczas Mistrzostw Polski też trzy medale dla klubu Koszańskiego. Mistrzostwa Europy też zakończyły się sukcesami. Także tak. Cały czas idzie w dobrym kierunku szkolenia. Znaczy ja powiem panu, no raz, że kadra instruktorska, którą mam w klubie, ja sam osobiście się cały czas kształcimy. Cały czas jeździmy na najważniejsze imprezy w Europie i w Polsce, więc obserwujemy, jakie zachodzą zmiany, obserwujemy, co się dzieje na świecie, na Mistrzostwach Świata. Przecież nasz zawodnik Michał Bączyk był rok temu w Chabarowsku, a w tym roku w Jekaterynburgu na Mistrzostwach Świata. Jeździmy na Mistrzostwa Europy, gdzie zdobywamy medale, i na Mistrzostwach Polski i cały czas weryfikujemy system szkolenia. Bo trzeba powiedzieć, że świat nie śpi, oni cały czas się doskonalą, a że Polacy są dobrzy w karate, mimo iż tak daleko od Japonii, no ale mamy tę wojowniczą naturę. My Polacy potrafimy walczyć nawet w karate, mimo że nie jest to nasz sport narodowy, zapożyczony z Japonii, ale udaje nam się zdobywać medale na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i jesteśmy czołowymi drużynami. Zresztą Koszalin od wielu lat ma w kadrze trzech, czterech zawodników w kadrze Polski, którzy zdobywają medale. No teraz jest to takim żelaznym punktem Kasia Regent i Michał Bączyk, ale wcześniej było wielu, wielu innych przed nimi, którzy świetnie sobie radzili. No, ale widać, że i pana pracę doceniono bardzo znacząco przez Światową Organizację Karate, czy też władze naszego kraju. No tak, ten puchar otrzymałem z rąk Francisco Pinero na Mistrzostwach Europy w Świnoujściu jako wyróżnienie. Był Sichan Drewniak wyróżniony, no i jeżeli chodzi o Polaków, ja, za no, wieloletnią pracę, ale pracę z efektami, no bo można pracować a nie mieć efektów. I nie mieć efektów. Poza tym za pracę w Światowej Organizacji Kyokushin World Federation i zostałem za to wyróżniony przez zarząd tejże federacji, zostało mi to wręczone. Było to bardzo miłe, bo byłem, powiem szczerze, zaskoczony, bo przecież nie ukrywajmy, w Polsce jest około, powiem, wszystkich klubów karate, bo i Shotokan, i Kyokushin, to jest około 400. Prawda? Ja miałem tą przyjemność otrzymać to wyróżnienie. Miałem przyjemność być kiedyś w Tokio, też na zaproszenie samego Matsui, żeby pojechać i tam potrenować, i tam zdawałem na trzeciego dana i udało mi się zdać na tego trzeciego dana. Ciężko było bardzo, ale tak. No i zostałem doceniony przez władze naszego państwa, przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który odznaczył mnie Złotym Krzyżem Zasługi za wieloletnie osiągnięcia sportowo-wychowawcze i został mi ten krzyż wręczony teraz na Mistrzostwach Polski w Koszalinie. To też miło, że u siebie tutaj w Koszalinie. Tak, przed... właśnie to jest bardzo miłe, że no, jakby to powiedzieć, nie musiałem jechać do Warszawy, gdzie no, mam rodzinę, ale mnie tam nie znają,
a ten krzyż przywieziono i wręczono mi w Koszalinie, tu gdzie zaczynałem karate 40 lat temu, jak przyjechałem do Koszalina, i to było wtedy w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, gdzie zacząłem swoją działalność. Miłe jest to, że ktoś widzi to, bo człowiek no nie robi czegoś dla tych medali, dla tych pucharów, bo o nich się nie myśli, bo nawet się o nich nie wie. No bo skąd człowiek może wiedzieć, może wiedzieć o nich, ale nie stawia sobie zadań pod kątem tych rzeczy. Zadania, jakie sobie stawiamy w klubie, i szkoleniowcy, i na przykład Cezary Banasiak jest ze mną od 30 kilku lat, bo na początku trenował, jak ja byłem w Koszalinie, w centrum, prowadziłem grupę, to on trenował u Mirosława Przybylskiego, taki był. I dopiero jak on wyjechał do Niemiec i ta grupa się rozpadła, to Cezary dołączył do mnie i tak razem jesteśmy przez wiele lat, jak to on sam mówi, jak stare dobre małżeństwo. Tak. I nie myślimy o odznaczeniach, o wyróżnieniach, przynajmniej ja nie myślę o tym. No to przychodzi z czasem, przychodzi samo, ktoś tam widzi, ktoś tam docenia. Tak samo na Mistrzostwach Europy też nie spodziewałem się. Tego krzyża też się nie spodziewam, ale ktoś jednak to widzi, ktoś docenia i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jesteśmy tak obserwowani. No, ale takie nagrody zawsze są na uhonorowanie, ukoronowanie całej kariery, ale tutaj raczej kariera to raczej się nie kończy. Tu jeszcze jest sporo do zrobienia. No jest, panie redaktorze, każdy rok następny to jest nowe wyzwanie. I to jest właśnie... Nie można tego zakończyć, jak gdyby. To się nie da zakończyć, bo to nie ma końca. Oyama powiedział, że życia jednego człowieka czy dwóch ludzi nawet za mało, żeby zgłębić tajniki karate i co w tym takiego jest. Ja mówię, że to jest jak jakiś wirus. On zostanie zaszczepiony człowiekowi i nieuleczalny. I nie znaleziono na to żadnego antidotum i ja zarażam tym wirusem tych, którzy ćwiczą, bo przecież od lat ćwiczą u nas praktycznie, można powiedzieć, że w klubie to jest od wnuczka do dziadka. Bo w takich kategoriach wiekowych też ludzie ćwiczą, mają po 60, po 50 kilka lat i przychodzą na treningi i ćwiczą. I też oczywiście dzieci przychodzą. I masę dzieci przyprowadzają rodzice, którzy u nas ćwiczyli. Naprawdę, to jest już jakaś tradycja się zaczyna robić, że przychodzi mamusia, ja patrzę, no ćwiczyła u nas. Mówi, przyprowadziłam syna, czy córkę, czy ojciec przyprowadził. I jest to bardzo miłe, bo znaczy... To, że oni ćwicząc u nas docenili wartości tego, co my robimy i nie wahają się oddać swoje dzieci pod naszą opiekę. Jak państwo słyszeli, kolejne wyzwania przed koszańskim klubem karate Kyokushina, przede wszystkim sensejem, mistrzem Andrzejem Kujszo, który był moim i państwa dzisiaj gościem. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję państwu. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam państwa na kolejne wydanie magazynu Sportowa Arena za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.